Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Zabieram ze sobą mojego wiernego przyjaciela Alfabata. Tutaj w kieszeni mam drugiego mojego przyjaciela, jeżeli chodzi o te kwestie związane z pomiarami, czyli Gita 1, nasz tester, bo chciałbym powiedzieć wam, jak spisuje się akumulator AGM, który zamontowałem w swoim samochodzie, do którego nie jest dedykowany. To jest Peugeot 508 z 2014 roku i powinien tutaj być zwykły akumulator rozruchowy. Ja zamontowałem 25 stycznia, będzie równo 3 lata. Przez 2 lata normalnie było to eksploatowane. No i później mieliśmy przygodę i auto przez 11 miesięcy stało w warsztatach. Dzięki programowi naprawy, niedawno naprawy, który prowadzi Adam Klimek w TVN Turbo, wada została usunięta. Ci z was, którzy nie widzieli, to serdecznie polecam. Natomiast skupmy się teraz na akumulatorze. Zapłon ci jest potrzebny? Tak, bo tutaj. Aha, będę. Dobra. Kamil sobie coś tam dłubie, a ja skupię się na... Dobrze, mamy tak. Wyłączył Kamil zapłon. Przy użyciu Heli Gutmana tam testujemy samochód, bo coś mi tam wyskakuje. Jeden z błędów. Dobra, to jest tak. EN i 700. Witek obiecał 20, ale sprawdźmy na 700. Przy takim napięciu mamy poziom naładowania 46%, poziom sprawności 100% akumulatora, rezystancja wewnętrzna 4,1. Akumulator bardzo długo stał po warsztatach, odkąd go odebrałem, zrobiłem kilka jakichś tam tras, przy czym w ostatnich dniach raczej to były krótkie trasy, krótkie drogi. No i co, wypada sprawdzić ten akumulator pod kątem pojemności, jaką mam w chwili obecnej, a później jaką będzie miał po naładowaniu. A przy okazji zobaczymy, czy w tego typu samochodzie można sobie pozwolić na ładowanie zwykłym prostownikiem podłączonym wprost do instalacji. Akumulator podłączyłem, Alfabata na zewnątrz, dzisiaj jesteśmy w Szczecinie, będziemy widzieć temperaturę, czy to skasowało nam się? A nie, 7 stopni. Dobrze, mamy 7 stopni, jest 10 stycznia, sprawdźmy 7. Dobra, zjedźmy tutaj do 7 stopni na Alfabacie, bo możemy. Deklaracja pojemności tego akumulatora to jest 70, a czemu jedziemy? A w dół jedziemy, tak? W dół. Mierzyłem 200 wcześniej. O, dobra. Mamy 70. No i zerknijmy na pojemność tego akumulatorka. Pojemność rezerwową. Podkreślę, pojemność rezerwową. Akumulator AGM 3 lata pod maską diesla dwulitrowego w Peugeotie 508, gdzieś gdzie no, nie jest polecany taki akumulator, bo polecany jest zwykły kwasowo-ołowiowy, a nie AGM. Przy 7 stopniach Celsjusza 10 stycznia 2023 roku ma już ponad swoją zadeklarowaną pojemność 70 Ah, to jest 70, a tutaj elektroniczny tester obciążeniowy pokazuje już 102% tej deklaracji. Dla temperatury 7 stopni. Przypominam, tutaj kompensuje nam to zarówno warunki pogodowe, jak i szybki czas rozładowania. Zdane 102,2%. 3 lata w dieslu, super wynik. Akumulator rozładowany. Zobaczmy, co powie Peugeot. A on mówi, że jest poziom oleju prawidłowy. Zapal, proszę cię, zapal. No słuchajcie, na tak rozładowanym akumulatorze całkiem nieźle. Podłączony prostowniczek. W swoim aucie to robię. Wy tego nie róbcie. Albo z głową. Bierzcie przykład. Plus do plusa. Minus do minusa. I przy użyciu zwykłego prostownika ładuję akumulator tutaj u siebie w samochodzie. W tym momencie tam dość niewiele. 7 amperów do niego płynie i zobaczymy, czy zwykłym prostownikiem uda mi się naładować. Zakładam, że tak. Nie widać, żeby tutaj się cokolwiek jakoś tam dymiło. Mam nadzieję, że uda się naładować. Zrobiło się już dosyć ciemno, ale tutaj o może w ten sposób zaglądniemy. Jeszcze w okolicach 4 amperów ładuje, ale już
zdam się w 100% na alternator w tym samochodzie, bo wiem, że moja 508 jest w stanie spokojnie na trasie Szczecin-Śląsk skutecznie i super naładować akumulator. Także nic tutaj się nie stało, nic się nie popaliło. Marcin, jesteś świadek. Jest tutaj coś spalonego? Nic nie jest spalonego. Dobrze, to odłącz prostowniczek. Rozłączamy prostownik. O, jeszcze dzwoni coś do Marcina, ale ten dzwonek, podpowiem wam, to jest dzwonek prywatny, bo firmowy jest troszeczkę inny. Także, no, zwykłym prostownikiem ładowałem swój akumulator, jest to AGM. Nie będę tutaj szalał zbyt długo, bo ten prostownik potrafi pojechać troszeczkę wyżej napięciowo. Szkoda by go było zniszczyć. Ten film mógłby się skończyć dokładnie tak, jak to powiedziałem kilka chwil temu, że akumulator ma swoje parametry pojemnościowe, mimo tego, że jak zauważyliście, poziom SOH, czyli ten poziom sprawności akumulatora, jest na poziomie 100%, natomiast poziom naładowania tego akumulatora, jak widzieliście, no to było w okolicach 30% rozładowane, a nadal pokazuje ten akumulator swoje parametry pojemnościowe. No też w sumie poniekąd nie byłbym sobą, gdybym nie wykorzystał okazji, aby zapytać osobę, od której otrzymałem ten akumulator, bo tak się składa, że byłem na wycieczce, zwiedzałem Zagłębie, zwiedzałem Śląsk, już powoli zaczynam się uczyć, gdzie jest ta granica demarkacyjna pomiędzy Zagłębiem i Śląskiem. No i jestem tutaj w takim fajnym miejscu, gdzie siedzę trochę jak panisko. Zobaczcie, mam tak nogi na biurku. A tutaj po mojej lewej stronie jest Witek Pierzyński. Cześć Witku. Cześć, witam. Witek, mam taką osobistą, prywatną zagwozdkę, bo ja osobiście uważam, że wkładanie akumulatorów wykonanych w technologii AGM do pojazdów na przykład takich jak mój, ja tutaj wam pokażę, żeby nie być gołosłownym, ja na co dzień jeżdżę taką 508, mam od ciebie twojego wirca AGM-a 70 i mija mi 3 lata, jak używam ten akumulator w moim samochodzie. Wiesz dobrze, że mój samochód miał ostatnio przygody, to widzowie TVN Turbo mogli zobaczyć. 11 miesięcy stał po warsztatach, nie był dotknięty, nie był ładowany. W międzyczasie go odebrałem od Adama, pojeździłem trochę i tak dalej. I widziałeś test rozładowania. Nadal ma swoje pojemności, mimo że nie był w pełni naładowany ten akumulator. Jakie jest twoje zdanie? Zwykłe samochody, pakujemy AGM i jesteśmy szczęśliwi, czy też jest jakieś ale? To znaczy tak, moje zdanie jest takie, jeżeli chcemy jak najbardziej mieć bezobsługową sytuację i komfortową, jeżeli chodzi o kwestię związaną z doładowywaniem akumulatora, jeżeli chcemy tego robić jak najmniej, to ładujmy AGM. Ale w tych wypadkach, kiedy bierzemy, używamy samochód, pojazd na krótkich odcinkach, jeździmy po mieście, cykl miejski, tak? To jest dosyć istotne. Wtedy ten akumulator zdecydowanie szybciej się doładowuje w porównaniu do akumulatora tradycyjnego, kwasowego. No i to są te zalety. Słuchajcie, i teraz tak, żeby było tak trochę na wesoło, czy... Wiem, że obsługujesz klientów ze Śląska, ale czy tych z Zagłębia też obsługujesz? Przemysława K też. Też? Nie, no tak, gdzieś się to pojawiło i to... To taki żarcik na Facebooku. To mi jak najbardziej gdzieś tam siedzi. Tak, różni klienci do nas trafiają. Rynek jest różny, potrzeby klientów są różne. Mamy różne towary, które adresujemy pod różnych klientów. Nie tylko samochodówkom w tej chwili. Sklep, powiedzmy, akumulatorowy żyje, mamy zdecydowanie większą ilość produktów. No, zobaczcie, które, na przykład, nie? Które możemy... Rzeczy, które powiedzmy jeszcze 2-3 lata temu były taką trochę fantazją, fanaberią, nie? Dziś akumulatory typu LiFePO4, czyli litowo-żelazowo-fosforanowe, stają się akumulatorami, które naprawdę się sprzedają. Motocyklówka, słuchajcie, w wersjach litowych również jest popularna. Tak, lit wchodzi, powiedzmy, bardziej z butami w nasze życie. Pojawia się w wielu, wielu aspektach i szczególnie rynek jakiś tam, na przykład hobby, przyczepy, kampery, wędkarstwo. No tutaj... Słuchaj, no w przypadku wędkarza jestem w stanie zrozumieć, bo popatrzcie... Kto ma czas na wędkowanie? Ja nie mam czasu. No, jak będę na emeryturze, może będę miał, jeżeli będę miał taką pasję, tak? Ty nie będziesz nigdy miał na emeryturze. Ale wtedy dla mnie dźwiganie akumulatora o wadze 30 kg? 30 kg, no to będzie... Ja już się nadźwigałem. Natomiast ten akumulator... 11-kilowy. Proszę bardzo, bierzesz, idziesz na wędkowanie, a nie kładziesz,
wózek, sznurek i dawaj. Nie? A słuchaj, mam do ciebie jeszcze takie pytanie, bo Noko jest nam dość dobrze znane, bo ty jesteś importerem Noko do Polski i też jesteś moim dostawcą tych ładowarek. One mają w tych wersjach 5, 10 i tak dalej, mają opcję ładowania akumulatorów litowych. Nie? Opcje standard. A Citek, z tego co ogarniam, z reguły miał osobne ładowarki do litówek? Tak, czy też osobne, pojawiły się też ładowarki, które mają jakby też możliwość ładowania tych litówek. Ale mają takie, są kombo, że mają i kwasa, i AGM, i litówkę? Czy też oni mają raczej taki standard, że do litówki idą z osobnym produktem? Zawsze było tak, że znaczy na początku było tak, że to był typowo inny produkt, teraz w tych wyższych modelach gdzieś się tam pojawia ta kwestia litu. Natomiast ja jestem bardziej fanem Noko, jeżeli chodzi o kwestie związane z uniwersalnością tego urządzenia, bo w jednym urządzeniu za całkiem przystępne pieniądze mam obsługę wielu wariantów. 6, 12 V, tak? AGM, kwas, żel, litium oraz funkcja reparacji. AGM, żel czy kwas? AGM, żel czy kwas? Jaka temperatura, jaki ładowany czas? To na tyle. Widzieliście, akumulator w moim samochodzie spisuje się doskonale. Ja osobiście, jeżeli kogoś stać i jeździ ktoś w trybie miejskim, dużo odpaleń, dużo tych zgaszeń, to poleciłbym raczej AGM-a. AGM-y dużo łatwiej się ładują, dużo łatwiej przyjmują ładunki elektryczne, dużo lepiej oddają te ładunki elektryczne. To jest bardzo ciekawy kierunek. Będę trochę więcej na ten temat się wypowiadał. I co? Jeżeli odcinek się podobał, zostawiamy łapkę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to jest ostatni moment, aby to zrobić. To jest bardzo ważne dla mnie. No i jeżeli jesteście ze Śląska i z Zagłębia też, niech będzie, to polecam Orzesze Waryńskiego 21. Widzisz, tak. Zapamiętałem. Tutaj punkt Witka, który jest... No, co 20 lat na rynku jesteś? No, z 2001 roku. Patrzcie, wygląda na 23 lata, tak jakby tak... Nie? Tak, i pamiętaj, że Katowice Józefowska 76. O, no w Katowicach jeszcze jest. Na Józefowska. I pamiętajcie, że na hasło Mr. Akumulator płacicie 20% więcej. Te 20% trafia na poprawę mojego osobistego dobrobytu. Mrugam oczkiem, żebyście zauważyli, że to dowcip. Cześć.